Cześć kochani, witajcie w nowym vlogmasie. Dzisiaj mamy piątek, 7 grudnia, czyli to jest siódmy nasz dzień vlogmasu. Wróciłam właśnie z miasta i odebrałam wielką przesyłkę z drogerii Betterland. Taka duża, ledwo ją mogę odnieść i już ją otworzyłam, bo była strasznie zamknięta. I są tutaj środki czystości potrzebne dla małego dzieciątka, bezpośrednio i nie bezpośrednio, po prostu część jest do prania, są tu jakieś tam różne cuda jeszcze, także wszystko to Wam pokażę, tylko że okazało się, że wszystko jest tak strasznie popakowane, więc muszę to najpierw rozpakować sama, więc zaraz wracam. Dobra, udało mi się to rozpakować. Ilość folii jest przerażająca. Betterland, popraw się. Da się to spakować trochę bardziej zero waste. Na szczęście tą folię wykorzystamy. Po prostu mój mąż czasem coś sprzedaje. Na Allegro to po prostu opakuje te swoje rzeczy w tą folię. Nie będzie musiał kupować żadnej, żeby używać własną. Mam paragon, więc Wam wszystko powiem, ile co kosztowało. No i co? To po kolei. Pierwsze są płatki mydlane Delfin Vege. O, tak wyglądają. To jest pół kilo i one kosztują 13,99. Jest to mydło wegańskie, tak? Tak. Jest to nieliczne w Polsce szare mydło produkowane na bazie naturalnych surowców roślinnych, mieszanki olejów palmowych. No, one się przydadzą do prania wełnianych kieliszek, to jest pierwsza rzecz. Następnie z takich chemicznych, wow, substancji, ojej, i tu jest dziura, o, jakbyście to zapakowali, muszę to teraz przesypać do jakiegoś słoika. Jest kwasek cytrynowy. Wygląda tak, to też, tu jest kilogram tym razem. I kwasek cytrynowy kosztuje 8,99. I do czego jest potrzebny kwasek cytrynowy? Kwasek cytrynowy jest potrzebny do kwasowego stripowania pieluch bądź ubranek. Czyli jak pielucha przestaje być chłonna albo zaczyna dziwnie pachnieć, bo na przykład ma jakieś złogi niedoprane z proszku do prania albo z innych substancji, które są produkowane przez organizm, to wtedy trzeba w gorącej wodzie takie pieluszki w kwasku cytrynowym wymoczyć, a później odpowiednio uprać i wtedy te wszystkie złogi się rozpuszczają. No, można też używać octu i ja używam czasem octu, ale wziąłam sobie kwasek cytrynowy, żeby spróbować, jak to będzie z kwaskiem. Dużo mi kosztował, więc sobie wziąłam. Dobrze, następna rzecz. Tutaj mamy kilogram proszku do prania Biodi. O, wygląda on tak. Mam nadzieję, że widać. Widać pewnie. I tak, jest to proszek skoncentrowany, hipoalergiczny, niebiologiczny, proszek do prania, bez fosforanu, bez substancji petrochemicznych, konserwantów, enzymów oraz sztucznych zapachów. Bezpieczny dla skóry. Polecany do prania ubrań osób o bardzo wrażliwej skórze, czyli także małych dzieci. Dlaczego wziąłam kilogram? Ponieważ mam już inny proszek do prania, w sensie proszek, płyn do prania dla dzieci z marki Frosch i będę go na zmianę stosować razem z tym i zobaczymy, który lepiej się sprawdza i który jest delikatniejszy dla skóry. No i ten kilogram tego proszku, to już nie są tanie rzeczy, kosztował 30 zł i 39 groszy. No. Ale mam nadzieję, że na trochę starczy. Oni tutaj piszą, że na ile dostarcza? Na 17 prań. No, no to niby nie tak dużo, ale tak prawdę mówiąc nie trzeba dawać... tak, na ubranka dziecięce przeważnie się nie wypełnia nimi całej pralki, więc trzeba dawać także mniej proszku, więc na pewno starczy na więcej razy. Następnie co my tu mamy? Mamy kolejny proszek. To jest Biodi także. O.
Wygląda tak. I jest to Napi Fresh, czyli jest to antybakteryjny dodatek do proszku do prania pieluch wielorazowych oraz ubrań, skuteczny i bezpieczny. Także nie zawiera tych substancji petrochemicznych. Co to są substancje petrochemiczne? To są po prostu pochodne ropy naftowej, enzymów oraz syntetycznych substancji zapachowych. I tutaj się, tego jest pół kilo, tak? I dodaje się tego łyżeczkę na pranie. No, więc tego, to starcza na długo. To też jest taki środek do odkażania pieluch. Następnie, może tak. Czy ja Wam powiedziałam? Nie powiedziałam, ile kosztuje Napi Fresh. 15,99. Tak. I to jest naprawdę dobra cena, bo on ogólnie około 20 zł kosztuje w różnych drogeriach internetowych, bo nie wiem, nie spotkałam go chyba stacjonarnie, chyba że w takich sklepach ekologicznych bardziej. I tak, i tu mamy Disana. To już nie służy do prania w żaden sposób. Jak mi się lampa odbija, musicie mi wybaczyć, ale jest strasznie ciemny dzień i po prostu nie ma szans, żebym przy dziennym świetle nagrywała. I teraz tak, co to jest? To są jednorazowe bibułki, papierki do pieluszek wielorazowych, biodegradowalne, bardzo ważna rzecz. Wysoka jakość, 100 sztuk Disana. I tak, i to jest taki papierek. Oczywiście się odrywa jeden papierek, wkłada się go do pieluszki wielorazowej i kiedy w tej pieluszce znajdzie się numer 2, wtedy ten papierek z tą dwójeczką wrzuca się bezpośrednio do toalety i pieluszka automatycznie już jest bardziej czysta, nie jest taka bardzo brudna. Może iść bezpośrednio do prania. Nie trzeba jej w żaden sposób zapierać ani nic. No, po prostu wyrzuca się papierek, który jest biodegradowalny. I no, a pieluszka jest w lepszym stanie niż jakby nie było tego papierka. I te oto bibułki kosztowały mnie 21 zł. I to jest 100 sztuk, tak? Tak, 100 sztuk. Czyli starczy dość długo. Dobra, teraz wielka butla. Kolejny dość drogi produkt. To jest zmiękczacz do ręczników. I to jest jedyny zmiękczacz na rynku. Zmiękczacz do ręczników i pieluszek wielorazowych zwiększa chłonność. To też jest bardzo ważne. To jest jedyny taki produkt na rynku, który może być stosowany do pieluch wielorazowych, ponieważ do pieluch wielorazowych, czy to jest tetra, czy to są formowanki, czy bawełna, czy inny materiał, jak na przykład bambus, poliestry, jakiekolwiek, nie stosuje się żadnych środków zmiękczających, takich typowych, wiecie, kokolinu, no. Ale można to stosować, ponieważ to ma, ten płyn ma działanie właśnie zmiękczające i zwiększające chłonność, czyli jakby tak ta pieluszka staje się taka i miększa, i chłonniejsza, to na pewno będzie bardzo przyjemne dla dzieciątka. No i przy okazji zwiększy się ta chłonność, tak? To też jest ważne. Tego jest 1000 ml. Może powącham, jak on pachnie, czy on w ogóle pachnie jakoś. Odrobineczkę pachnie, bardzo, bardzo delikatnie i bardzo ładnie. Naprawdę tak super ładnie i delikatnie. No i on, proszę Państwa, kosztuje 38 zł. Dość dużo. Na ile on to przekracza? Dwie zakrętki na płyn. Czyli niby 60 ml trzeba użyć. Wydaje mi się, że polecane jest, żeby troszkę tego mniej używać do tych pieluszek. Bo tym bardziej, że to też nie jest pełny załadunek. Ile ta nakrętka ma? No jest dość duża. No nic, nie wiem na ile dostarczy, bo tu nie jest chyba napisane. Natomiast wiadomo, producent pisze swoje, a zawsze można troszkę mniej użyć, też będzie dobrze, starczy na dłużej, a i tak będzie efekt zachowany. Dobra, i jeszcze mam tutaj mydło do plam galasowe firmy Sonet, ekologiczne. No i ono jest po prostu na plam, już Wam pokazuję. Mam dwie takie same buteleczki, tak to wygląda. O, tu jest akurat po 120 ml.
bo ja tu miałam, tak, oni mi to przysłali, bo nie mieli jednego dużego, więc to jest zamiennik, ale widzę, że tu coś im nie poszło, bo 2 razy 120 to nie jest 300, tak czy siak, jakbym miała 300 ml, to bym zapłaciła 19,99, no ale tak czy siak to nie jest dużo. Jest to po prostu mydło do usuwania plam, czy z ubranek, czy z pieluszek, czy z ubrań dorosłego, też się na pewno nada, więc myślę, że to jest przydatna rzecz. I mam jeszcze, nie wiem, jak już jesteśmy w temacie odplamiaczy, to jeszcze Wam pokażę spray na plamy. Wygląda tak. Tu jest mililitrów 100. I teraz tak, też firmy Sonet. Spray na plamy zawiera korę mydło krzewu z upraw ekologicznych. Odpowiedni także do tkanin delikatnych, wełn i jedwabiu. Tym nie można odplamiać wełnianych pieluszek. Natomiast tym już można, bo ten jest bardzo delikatny i podobno ten mydłokrzew jest strasznie skuteczny. Dlatego wzięłam jedno takie opakowanie na moje wełniane pieluszki. Jakby tam trzeba było coś doprać. I ten oto spray na plamy. Czekajcie, bo ja, czy ja to znajdę? Mydło galasowe. Spray... O, jest. 13,99. Myślę, że to niedużo. 100 ml. Powinno starczyć na długo. I ostatnia rzecz, proszę Państwa. To jest marki Sonet. Płyn do prania wełny i jedwabiu. Wzięłam go, żeby właśnie prać pieluszki wełniane. Jak to pachnie? O, to już bardzo delikatnie, wręcz tak ziołowo odświeżająco pachnie. Bardzo ładnie to pachnie. Zobaczymy jeszcze to mydełko wcześniej. No, to jak mydło. Odplamiacz. Bardzo nieokreślone. Trochę ziołowo, a trochę chemicznie. No, tak czy siak. Płyn do prania wełny i jedwabiu. 120 ml. 4,99. Tego jest niedużo, ale no to do prania ręcznego w misce, no to naprawdę dużo nie potrzeba, to starczy na dość długo, mam nadzieję. No i to jest wszystko, co dzisiaj Wam pokazuję. Taki mały haul środków piorących. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się zabieram za sprzątanie i gotowanie, bo jak Wam wczoraj mówiłam, dzisiaj przyjeżdża do nas kolega na weekend z Poznania. Mam nadzieję, że przywiezie bezglutenowe rogaliki świętomarcińskie, jeśli mu się gdzieś uda jeszcze znaleźć. Mam nadzieję, że będą. No i co? Ja się z Wami żegnam. Widzimy się jutro we vlogu. Jutro jedziemy na kolejny jarmark bożonarodzeniowy. Mam nadzieję, że tak wrócimy, że uda mi się to jeszcze jutro zmontować i Wam pokażę, jak tam jest. Nie powiem Wam jeszcze, gdzie jedziemy. Jutro wszystko zobaczycie. No, także to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę. No i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Będzie mi super miło, jak ze mną zostaniecie. No i tyle. To trzymajcie się, do następnego filmiku. Hej!